Dobry wieczór Państwu. Producenci Boeingów mają gorące dni. W programach telewizyjnych i wystąpieniach ekspertów ponawiane są zarzuty, że do ostatnich awarii doszło nieprzypadkowo. Producenci uruchomili w środkach masowego przekazu wielką kampanię obronną, udowadniając, że zarzuty, iż Boeingi mają ukryte wady, są bezpodstawne. W fabrykach i na lotniskach trwa testowanie samolotów. Po serii awarii władze amerykańskie zarządziły przegląd ponad 300 Boeingów 737. Specjaliści sprawdzą system sygnalizujący usterki silników, a także same silniki. Jak wiadomo, to właśnie błąd w funkcjonowaniu układu ostrzegania był przyczyną katastrofy samolotu należącego do linii lotniczych British Midland. Ale na tym kłopoty Boeinga nie zakończyły się. Wczoraj w Londynie wylądował awaryjnie Boeing 757. W tym przypadku pilot zanotował kłopoty z hydrauliką. Konkurencja nie omieszkała zauważyć, że Boeing 757 jest podobno jednym z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich na świecie. Również w brytyjskich przedsiębiorstwach lotniczych szczegółowe kontrole samolotów. Jak poinformował rzecznik prasowy British Airways, sprawdzono już 4 maszyny, 2 na lotnisku Heathrow i po jednej w Malmö i Monachium. Usterek nie stwierdzono, ale atmosfera nerwowości pozostała. Znów wykryto usterkę techniczną w Boeingu. Tym razem w maszynie typu 757 brytyjskich linii Air 2000 na lotnisku w Londynie. Samolot miał za chwilę wystartować. Okazało się, że system sygnalizacyjny był źle podłączony. Boeingi 757 należące do najnowocześniejszych maszyn latają też na flagowych liniach British Airways. Przypuszcza się, że podobny błąd spowodował niedawną katastrofę samolotu British Midlands. Zginęło wówczas 44 osoby. Dlaczego tak się dzieje? Amerykańska prasa pisze, że w warunkach gwałtownego wzrostu zamówień na te samoloty przemęczeni pracownicy koncernu Boeinga popełniają błędy w montażu, a przełożeni tuszują je. W zeszłym roku na przykład amerykański Federalny Zarząd Lotnictwa aż 55 razy zmuszony był interweniować u kierownictwa koncernu w związku z wykryciem poważnych usterek. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym dzienniku. Do zobaczenia.